Przejdźmy do zakładki warstwy w menadżerze projektu. I tutaj mamy listę geometrii. Możemy przeklikać poszczególne geometrie, aby sprawdzić, w jakiej postaci się zaimportowały i czy są ze sobą prawidłowo połączone i tak dalej, czyli czy po prostu nadają się do obróbki. Ogólnie mamy tutaj dużo geometrii i większość są to otwory, więc otwory wyglądają tutaj prawidłowo. Jedyne problemy, jakie mogą się pojawić, to mogą być to problemy z tą geometrią zewnętrzną i z tymi geometriami, które są połączone z tą geometrią. Podczas importu mogło na przykład się to w jakiś sposób źle zaimportować. Dlatego musimy sprawdzić głównie tą geometrię konturu zewnętrznego i tę geometrię tutaj tych kształtów. Jeżeli mamy tutaj rozwiniętą listę geometrii, możemy przeklikać i poszukać tego konturu zewnętrznego na tej liście, ale możemy też skorzystać z funkcji znajdź, aby wskazać ten kontur i zlokalizować go na liście geometrii. Kliknij tutaj tą funkcją znajdź, zaznacz kontur zewnętrzny i jest to geometria 56 na naszej liście. No i jak widzisz, jest prawie dobrze, poza tym, że kontur zewnętrzny został połączony jeszcze z tym kształtem. Musimy w jakiś sposób wyodrębnić ten kształt z konturu zewnętrznego i utworzyć z tego dwie geometrie. Geometrię konturu zewnętrznego, czyli geometrię prostokąta i tutaj geometrię tego kształtu. W takim przypadku, aby w jakiś sposób to doprowadzić do tego, co chcemy uzyskać, skorzystajmy najpierw z funkcji podziel z zakładki edycja. Wybierz podziel. Chcemy podzielić geometrię i indywidualnie. Kliknij OK i w celu precyzyjnego wskazania tutaj tych punktów podziału skorzystajmy z uchwytu przecięcie i wskaż najpierw tę linię, następnie tę i ponownie uchwyt przecięcie i podzielimy w tym miejscu. Najpierw wskazujemy tę linię, później tę. OK. Sprawdźmy, jak zostało to podzielone. Ponownie kliknijmy funkcję znajdź, zaznaczmy geometrię konturu zewnętrznego. Jest to geometria 65. OK. Teraz jeszcze moglibyśmy odzyskać te linie, więc ponownie skorzystajmy z funkcji podziel. Wybierzmy funkcję podziel. Tutaj wybieramy geometrię i indywidualnie. Klikamy OK. I ponownie wskażemy te punkty do podziału z użyciem uchwytu przecięcia elementu. Tym razem najpierw wskaż tę linię, aby tę linię podzielić i tę linię, aby podzielić w tym punkcie. Następnie ponownie uchwyt przecięcia elementu, wskazujemy tę linię, ponieważ tę linię będziemy dzielić i wskazujemy następnie tę linię, żeby podzielić w tym punkcie. OK, odwołajmy polecenie prawym przyciskiem myszy. I teraz ponownie wybierzmy funkcję znajdź, wskażmy geometrię i OK. To jest to, co chcieliśmy uzyskać. Skasujmy geometrię konturu zewnętrznego. Później dorysujemy sobie taki prostokąt. Kasuj. OK. Połączmy teraz ze sobą te linie. Wybierz funkcję połącz. Wskażmy tę geometrię. OK. Zaakceptuj wybór. No i widzimy, że mimo tego, że połączyliśmy ze sobą te linie w jedną geometrię, nadal mamy dwie strzałki. Może to oznaczać, że jedna geometria przykrywa drugą. Ponownie skorzystajmy z funkcji znajdź. Wskażmy tę geometrię. Ukryjmy ją. No i widzimy, że pod tą geometrią znajdowała się druga geometria. Więc wybierzmy funkcję kasuj. Zaznaczmy tę geometrię. Zaakceptujmy wybór. OK. I ta geometria została już skasowana i teraz możemy pokazać tę geometrię i wszystko wydaje się być już dobrze. OK, odwołajmy polecenie kasuj. I jak widzisz, po zaimportowaniu rysunku DXF może być konieczna jego obróbka, jego dostosowanie. Czasami trzeba jakieś geometrie ze sobą połączyć, czasami trzeba coś dorysować albo usunąć. Więc nawet jak nie planujesz rysować geometrii w AlphaCam, warto znać podstawowe funkcje pozwalające te geometrie rysować i edytować. Ustawmy teraz odpowiednie kierunki i stronę
do obróbki tych kieszeni. Wybierzmy z zakładki Technologia kierunek obróbki. Są to zamknięte geometrie i wybierzmy kierunek CW i stronę obróbki wewnątrz i zaznaczmy geometrię tych kieszeni. OK. OK. Dorysujmy teraz prostokąt reprezentujący przygotówkę. Wybierz geometria, prostokąt. I teraz korzystając z uchwytów wskażmy ten punkt i ten punkt. I w bardzo łatwy sposób narysowaliśmy prostokąt, który będzie naszą przygotówką. I teraz ustawmy materiał. Wybierzmy 3D. Ustaw materiał. Zaznaczmy geometrię prostokąta. I góra Z 0. I dół materiału Z minus 18. OK. OK. I teraz przygotujemy obróbkę na podstawie tych geometrii.